A teraz proszę Państwa o ważnym wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Metropolita Poznański stawia diagnozę przyczyn kryzysu społecznego i religijnego Polaków, tak bym ja to opisał. Naszym gościem przy telefonie jest dyrektor Radia Emaus w Poznaniu, ksiądz Wojciech Nowicki. Szczęść Boże, witam księdza dyrektora bardzo serdecznie. Dobry wieczór, szczęść Boże. Ten wywiad jest, można powiedzieć, dosyć obszerny, porusza wiele zagadnień, na które ksiądz dyrektor zwróciłby osobiście uwagę, co do księdza najbardziej trafiło, co poruszyło, zastanowiło. Tak, no on jest wielowątkowy rzeczywiście i taki trochę otwierający rok 2021, więc trochę dotyka różnych tematów takich bieżących. Natomiast tak, z punktu widzenia człowieka wierzącego i to bardzo się cieszę, że ksiądz arcybiskup dotyka tematu wiary i sakramentów. To znaczy, bo to jest jakby pierwsze i zasadnicze zadanie Kościoła, no to jest głoszenie oczywiście wiary Chrystusa i tego, w jaki sposób Chrystus działa w codzienności, a działa przez sakramenty między innymi. I w sakramentach go można spotkać i arcybiskup tutaj mówi o Eucharystii i bardzo się cieszę, że właśnie mówię o Eucharystii, o przychodzeniu na Eucharystię i trochę mówię także to w kontekście pandemii, czyli w sumie ograniczenia w możliwości, w dostępie do Eucharystii. Jak to pogodzić z jednej strony tą konieczność spotkania, a z drugiej strony niemożność spotkania. I cieszę się, że tego dotyka, bo to jest coś, co dla wielu ludzi wierzących no jest istotnym problemem, a z drugiej strony widzimy też, że czasami przeradza się w taką wymówkę trochę, bo byśmy, prawda, mogli pójść, ale nie pójdziemy. I podoba mi się, bo arcybiskup jakby w tym wywiadzie, przyznam, że chyba ja nie słyszałem wcześniej, żeby tak to mocno jednoznacznie powiedział, natomiast to mówi jednoznacznie, że ci, którzy normalnie pracują, chodzą do sklepów na zakupy i jeżdżą środkami publicznej komunikacji, nie mogą się jednocześnie powoływać na dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. No to jest bardzo mocne stanowisko. Muszę, przepraszam, się wtrącę, księże, ale muszę się przyznać, że właśnie dokładnie ten sam cytat mam przed oczyma, który sobie też tutaj skopiowałem do naszej dyskusji. Też go właśnie zauważyłem i też uznałem, że warto o nim choć chwilę powiedzieć i nad nim się zatrzymać. Czy faktycznie ludzie wykorzystują tę dyspensę? No a jeśli tak, to o czym to może świadczyć? Mhm. Znaczy, ja mam takie doświadczenie, że są jakby różne do tego podejścia, bo są rzeczywiście ludzie, którzy no, przyjęli, że z różnych powodów nie przychodzą do kościoła, uczestniczą w tych transmisjach online, czy jakoś próbują inaczej korzystać i mają naprawdę wewnętrzne takie dylematy, takie, no czują, że to nie jest to samo. Nawet przychodzą teraz po jakimś czasie do kościoła, do spowiedzi, też właśnie jakby dają temu świadectwo, że no, że skorzystali, mając do tego uprawnienia, aczkolwiek czują, że jednak spotkanie w sakramencie, spotkanie z Chrystusem, spotkanie w kościele, wspólna modlitwa we wspólnocie, no to jest jednak coś znacznie innego i właściwie to, tak powinno to wyglądać. Ale też wiem, że jest też w drugą stronę, znaczy znam takie osoby, które rzeczywiście, tak powiedzmy, funkcjonują w jakiś sposób, czyli no właśnie pójdą do sklepu, czy zrobią jakieś tam inne istotne rzeczy. To, co tutaj ksiądz arcybiskup wylicza, prawda? Dokładnie. Natomiast jakby w niedzielę do kościoła nie pójdą. I ja rozumiem, że trochę w tym naszym mówieniu no, nie możemy za bardzo też zachęcać, tak, bo wszyscy generalnie zachęcamy do tego, żeby się nie gromadzić, więc teraz trudno powiedzieć, no to jednak zapraszamy wszystkich, się gromadźmy. Tak. Natomiast arcybiskup zwraca uwagę na coś innego, to znaczy on chce pokazać motywację, to znaczy, żebyśmy czasem się tak nie przyzwyczaili, że właściwie to w niedzielę można sobie włączyć komputer, czy telewizor, czy radio i tak uczestniczyć. I właściwie to nawet jest to wygodne, bo to tak można pomiędzy śniadaniem pierwszym a drugim, nie wychodząc z domu. To jakby na to chcę arcybiskup zwrócić uwagę, żebyśmy czasem nie wpadli chyba w taką pułapkę i żebyśmy za bardzo się pandemią nie tłumaczyli, nie? Czyli myślę, że to będzie... Tym bardziej, że daje tam przykład, tak, tym bardziej, że daje tam przykład też parafii, w których zwielokrotnono odprawianie mszy świętej, tak? Liczbę mszy świętych i no i można w jakiś sposób, jak ktoś bardzo chce, to myślę, że jest w stanie znaleźć taką, na którą jest w stanie się też dostać, tak? Jeśli chodzi o to. A daje nawet przykład tego, że można pójść w tygodniu no i że może nawet warto skorzystać teraz, zwłaszcza kiedy są te msze święte, kolędowe, tak to nazwijmy w parafiach, czyli zaprasza się wiernych mieszkających przy konkretnych ulicach danej parafii, żeby właśnie przyszli do kościoła wieczorem na takie wspólne spotkanie, kolędowanie. No to oczywiście przy zachowaniu wszystkich tych reżimów sanitarnych. Wiadomo, że w normalnym trybie
No jednak niedziela jest dniem pańskim i wtedy należy być na mszy świętej. W tygodniu jest to zawsze piękne i chwalebne, ale jednak niedziela. Natomiast ponieważ mamy tą dyspensę, to arcybiskup wyraźnie pokazuje, można sobie w ten sposób spróbować inaczej, jeśli boimy się, tak, że będzie za dużo osób w niedzielę. To idźmy w tygodniu. No w tygodniu nie ma tylu ludzi, nie? To także prawda. Można w ten sposób skorzystać. Jeśli ksiądz dyrektor pozwoli, ja jeszcze chciałbym się zatrzymać na innym cytacie, który do mnie też trafił i który też pewnie będzie go w jakiś sposób dyskutowany, dotyczący podziałów. Ksiądz arcybiskup pisze tak. W sumie więc winnym za podziały jest rozdźwięk między postępem materialnym a postępem duchowym. Postęp duchowy po prostu nie nadąża za postępem materialnym, z czego powstają liczne niesnaski i niezgoda. Ja, moje pytanie jest takie, jak to rozumieć? Podam jeszcze mocniej to pytanie, może bym postawił. Kto zawinił, że nie nadążamy duchowo za tym postępem materialnym? No ja myślę, że to jest coś, co nam towarzyszy zawsze. Tak kolokwialnie mówiąc, od zawsze. Tak, no. Arcybiskup się też odwołuje do fragmentu Ewangelii, to powołuje się właśnie na kardynała Cantalę Messe, ale odwołuje się do konkretnego fragmentu Ewangelii Łukasza, gdzie pewien człowiek, jemu obrodziło pole i tak sobie zastanawiał, co teraz zrobić, może większy spicer zbuduje, zgromadzi to, ale jego myśl jest taka, a to właściwie nie będę już teraz musiał pracować, nie będę już musiał nic zrobić, teraz jest czas na zabawę, na używanie. Czyli trochę traci takie poczucie też pewnej równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem, pomiędzy rozrywką, a właśnie jakimś tam elementem może, nie wiem, cierpienia i tak dalej. I to prowadzi go do zguby. No w tej Ewangelii tam jest bardzo mocne sformułowanie głupcze. Głupcze jeszcze tej nocy zażądają zdania w sprawie. Co z tym wszystkim zrobisz, nie? I myślę, że to i jest... Trochę ta pandemia nam chyba to też pokazuje, prawda? I trochę to jest też odniesienie do tego, co niektórzy zarzucali właśnie Kościołowi, że nie ma jakiegoś takiego przemyślenia, jakiegoś takiego spojrzenia na tą pandemię przez pryzmat, przez oczy Boże. I tutaj jest taka odpowiedź właśnie trochę na to, tak mi się wydaje właśnie, na tego typu zarzuty. To znaczy, tu jest fragment o tyle ciekawy, chyba nieco wcześniejszy niż pan redaktor zacytował. Mhm. Mianowicie mówi arcybiskup, że może dojść do takiej sytuacji, w której nadzieja zostanie przeniesiona z obietnicy wiary na obietnicę dobrobytu. To znaczy, jeśli człowiek się za bardzo skupi na życiu, no tu i teraz, na gromadzeniu dóbr, to rzeczywiście, kiedy przychodzi na przykład taka pandemia i nagle nam wiele rzeczy odbiera i człowiek tylko się na tym skupił i nie ma w perspektywy wiary, to rzeczywiście to rodzi dramaty. I myślę, że to, co my teraz będziemy bardzo odczuwać przy tych wszystkich ograniczeniach, to dla wielu ludzi to będzie naprawdę trudny rok. Mhm. Rok, w którym być może stracili środki do życia, w których być może pojawiły się jakieś różne kryzysy rodzinne, zawodowe, no, także społeczne. I arcybiskup pokazuje, że jeśli właśnie gdzieś zgubiliśmy ten właściwy balans pomiędzy wiarą a dobrobytem, no to alternatywą staje się fatalizm i brak sensu. Nie, także uważam, żeby to dobrze trzeba czytać. To znaczy arcybiskup nie mówi, że dobrobyt jest zły, czy zabieganie o dobrobyt jest zły. Nie, my powinniśmy zabiegać o dobrą jakość naszego życia, ale nie powinno się to odbywać kosztem spraw duchowych, wartości, bo jeśli tak się stanie, no to rzeczywiście właśnie kiedy przychodzi taka sytuacja jak dzisiaj, czyli pandemia, w której nagle wiele nam zostaje zabrane, to wszystko nam się zaczyna chwiać i walić. I wielu ludzi także zaczęła mi się wiara chwiać, bo ona była też niezbyt dobrze osadzona, nie? To było to pytanie od początku, które sobie zadajemy. No właśnie człowiek wierzący ma patrzeć na sytuację pandemii. Tak. To znaczy, czy to jest kara Boża, czy to jest dopust Boży, czy Pan Bóg tego chciał. Natomiast ciekawe zdanie arcybiskup mówi, Bóg czasami uczy nas przez słowa, innym razem poucza przez wydarzenia. Dziś wydarzeniem, przez które do nas przemawia, jest pandemia. Czyli też trochę. Czyli może Pan Bóg przemawiać przez takie wydarzenie, nie że On chciał pandemii, tak? Bo to niekoniecznie tak na to patrzymy, ale nic nie dzieje się bez Jego przyzwolenia, bez Jego wiedzy. W związku z tym, jeśli taka sytuacja nastąpiła, takie to się zdarzyło, to znaczy, że coś nam przez to chce powiedzieć. Mhm. Arcybiskup stawia tutaj na przykład taką diagnozę, że przypomina nam na przykład taka sytuacja, że jesteśmy śmiertelni. Tak, że nie jesteśmy tu bogami na ziemi. Że pokazuje nam, jak ostatecznie niewiele możemy, ale z drugiej uruchamia przecież tak wiele dobra. To pokazuje, że... Ale uświadamiamy to sobie, proszę księdza, najczęściej wtedy, kiedy na przykład umiera ktoś z grona dopiero znajomych, prawda? Kogoś konkretnego, kogo znamy, kto odszedł na COVID i wtedy dopiero nam się oczy otwierają, prawda? I zauważamy, że coś się dzieje faktycznie. Zaczynamy wierzyć, o co chodzi.
No, czasami refleksja przychodzi za późno, to jest prawda, ale wiadomo, że no, nigdy nie jest tak, że przychodzi jedno wydarzenie i od razu wszystkie się zmieniają. Natomiast jest to dla nas na pewno duża szansa do tego, żeby no, człowiek wierzący zawsze patrzy z takim spokojem, że jest opatrzność, a nawet jeśli przychodzi trudne doświadczenie, to też jest ten Pan Bóg. Nie? I to może być świetna puenta naszej rozmowy. Bardzo księdzu dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, dobrego wieczoru. Dyrektor Radia Emaus, ksiądz Wojciech Nowicki, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.